Witamy serdecznie z Bolesławca. Naszym gościem jest pani Anna Bober-Tubaj, dyrektor Muzeum Ceramiki. Witam serdecznie. Witam serdecznie. To jest taki fachowiec, który zna najstarsze, najbardziej skrywane tajemnice dotyczące bolesławieckiej ceramiki, ale zacznę troszkę inaczej. Zapytam o pawie oczko, bo dzisiaj już mówiliśmy na naszej antenie o tym, że pawie oczko to taki najstarszy motyw, który się pojawia na bolesławieckiej ceramice. Mało tego, tutaj właśnie ceramika artystyczna, spółdzielnia rękodzieła przygotowuje się do wieczornej parady o godzinie 19:30, gdzie 200 pracowników, a zwłaszcza pracownic ubranych w przepiękne stroje ręcznie malowane w pawie oczko, w ten motyw, pójdzie w tej paradzie. Pawie oczko, skąd to się właściwie wzięło, taki motyw, wydawać by się egzotyczny? Przede wszystkim z fascynacji w dużym stopniu kulturą i sztuką japońską, ale przede wszystkim tak naprawdę, jak zwykle, o wielu rzeczach decyduje rynek. W latach 80. XIX wieku ceramika bolesławiecka, taka typowa, brązowa, po prostu przestała być modna. Garncarze wtedy oczywiście postanowili wymyślić coś nowego, atrakcyjnego, coś, co przyciągnąłoby ponownie kupujących, i wymyślili stemple. Stemple na początku, powiem szczerze, wychodziło to bardzo, bardzo miernie, rozmazywały się, nie były to wzory ciekawe, ale z biegiem lat oczywiście mistrzowie nabierali absolutnej maestrii, także bardzo szybko obok kobaltu pojawiły się inne kolory, takie jak zielenie, ugry, czerwienie, żółcienie, i tak naprawdę to doskonalenie, precyzja tego właśnie stempelka, tego delikatnego, równego pokrywania naczynia trwa do dzisiaj. Dla historyków być może nie jest to duży okres czasu, ale dla tych wszystkich, których kupują ceramikę, tak naprawdę dla nas uważamy, że jest to jeden z najstarszych, najbardziej znanych wzorów. Stempelki, tym niewtajemniczonym spróbujmy wytłumaczyć, to rzeczywiście takie piecząteczki, tak jak nazwa wskazuje, nakładane wzory taką pieczątką? Dokładnie, taką pieczątką. Ona jest wykonywana z różnych materiałów, może to być guma, ale mogą być też różne inne materiały. Kwestia z tego jest to nieduże, i teraz kwestia jest, tak jak mamy te pawie oko, czyli kolejne kółeczka, które otaczają następne kółeczka. One bardzo często są też w różnych kolorach, także proszę sobie wyobrazić mistrzostwo malarki, która musi, używając kilku stempli, idealnie nanieść wzór. Ciężka praca, efekt dlatego potem jest gwarantowany, ale kiedy już ta maestria tych kolorów po tej fazie brązowej ceramiki, która już się znudziła, i kiedy wkroczyły do akcji te kolory, bolesławiecka ceramika zaczęła być znana, przechwytywana. Gdzie dzisiaj dociera bolesławiecka ceramika? To jest fenomen, który tak naprawdę zaczął się już przed wojną, w okresie międzywojennym. Nasza ceramika trafiała prawie na wszystkie kontynenty, może z wyjątkiem Antarktydy. I powiem, że ta tradycja nadal jest bardzo skutecznie przez obecne zakłady kontynuowana, z wielkim sukcesem. Znana jest tak naprawdę na całym świecie. Myśmy byliśmy w wielu muzeach w Europie, mamy kontakt z wieloma muzeami na całym świecie. Nie ma muzeum, które nie wiedziało, bo czym jest bolesławiecka ceramika, jak wygląda. To takie najbardziej niewyobrażalne miejsce, gdzie trafiła bolesławiecka ceramika, którą wam się udało odkryć? To Tasmania. To dosłownie informacja sprzed kilku tygodni. Pracownicy muzeum należącego tak naprawdę do Australii, znajdującego się na Tasmanii, znaleźli, odkryli swój obiekt w zbiorach. Nie do końca byli pewni, co to jest. Mail via Berlin, przez muzea w Berlinie, trafił do nas. No i wielkie szczęście, dla nas radość, jest to obiekt bolesławiecki. Ale nie ten współczesny, tylko ten historyczny? Tak, ten troszeczkę starszy. Jesteśmy, powiem, w wymianie korespondencji, także będziemy pytać, być może okaże się, że ten wątek bolesławiecki jest dużo szerszy. Czyli to najświeższa informacja, drodzy Państwo, taki prawdziwy news. Ale tak naprawdę bolesławiecka ceramika docierała w różny sposób na te różne kontynenty. Była też historia z przemytem. Tak, trzeba pamiętać, że różne sytuacje polityczne, chociażby w XVIII wieku, powodowały, że ograniczano eksport naszej ceramiki do innych krajów, chociażby na tereny związane po drugiej stronie, na dzisiejsze tereny Czech. No i wiemy, mamy na to przepiękne dowody w postaci malarstwa, obrazów, które pokazują czeskich przemytników, którzy ze specjalnymi koszami, odpowiednio zabezpieczając słomą nasze naczynia, przenosili je przez karkonosze na drugą stronę. I one się tam ostały, te naczynia? Tak, jesteśmy teraz, robimy taki bardzo duży projekt zakrojony z muzeami czeskimi, i te zbiory ceramiki naszej bolesławieckiej w zbiorach Muzeum
czeskich muzeów są naprawdę imponujące. Mogłybyśmy długo o tym rozmawiać, bo temat jest przepiękny, bogactwo wzorów przepiękne, ale tak na koniec, czy rzeczywiście z historycznego punktu widzenia wiele się zmienia od tego momentu, kiedy no, z tej brązowej ceramiki już weszli producenci, rzemieślnicy właśnie w tę fazę używania kolorów. Czy tutaj dyktuje rynek jednak to, co na tym rynku się pojawia? To znaczy na pewno bardzo jest to dynamiczne. Przed chwileczką rozmawiałam z projektantem zakładów, panem Mariuszem Ochockim, który powiedział mi, że to bardzo trudno wymyślić coś nowego, bo tak naprawdę wiele rzeczy już było. Trzeba pamiętać, że to są tysiące wzorów, które się pojawiły od tego XIX wieku po dzień dzisiejszy. Ale powiem szczerze, nadal projektanci, artyści zaskakują i tak naprawdę co roku pojawiają się fantastyczne, piękne formy, piękne dekoracje, nowości. Także warto zawsze przyjechać co roku do na nasze święto ceramiki. No na pewno za każdym razem można odkryć coś nowego. Zapraszamy zatem do Bolesławca. Bolesławieckie święto ceramiki będzie trwało aż do niedzieli, więc na pewno Państwo znajdziecie czas. Po prostu musicie. Cudze chwalicie, swego nie znacie, a tutaj odkryjecie piękno naszego regionu bolesławieckiej ceramiki, która, jak słyszeliście, dociera w różny sposób, nawet czasem ten niekonwencjonalny, na inne kontynenty czy do innych państw. Czekamy w Bolesławcu.